To jest bardzo ważne jeszcze w moim wieku i żeby łapać jak najwięcej doświadczenia, ale na pewno będę starał się walczyć o miejsce w podstawowym składzie i przynajmniej o jakiś większy, o grę w większym wymiarze. Na pewno nikt nie lubi siedzieć na ławce, żaden zawodnik, chyba nie znam takiego, więc na pewno będę walczył swoje. 0-3, 0-3, 1-3, a teraz 3-0, morale znacznie wzrosło? Na pewno, bo to był nieciekawy okres dla nas na pewno. Ten bilans 1-9 w trzech meczach, no na pewno, co ja mogę powiedzieć, to nie wyglądało dobrze. Nasza gra w defensywie też nie wyglądała dobrze. No i fajnie, że w ciągu tygodnia udało nam się popracować nad tym i diametralnie tę grę w obronie szczególnie zmienić. I fajnie, bo tak, że tak powiem, zaplanowaliśmy sobie ten mecz, że tak to będzie wyglądać, żeby wreszcie też zdobyć bramkę ze stałego fragmentu, bo też ten trener nas uczył, że to jest stały fragment, żeby zmienić oblicze meczu i właśnie tak się stało, że tym stałym fragmentem też sobie jakoś ustawiliśmy ten mecz. No i fajnie, myślę, że kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania, choć tam Korona oddała parę groźnych strzałów, szczególnie z dystansu, no ale fajnie też Bartek Gronkowski się pokazał, no właśnie, naprawdę. A propos Bartka Gronkowskiego, w jakiś szczególny sposób dodawałeś mu otuchy, czy jednak nie to już wystarczająco opierzony, żeby wyjść i po prostu zrobić swoje? On chyba jakoś nie potrzebował chyba tego za bardzo, był pewny siebie od początku i to fajnie, i to na pewno było widać na boisku.